Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego Głosu w Twojej Piwnicy, w którym przetestujemy Warszawę Kombi, która jest idealnym pomnikiem PRL-u i ogólnie uważam, że wszystkie Warszawy powinny wyglądać tak jak ta. No może i gdzieniegdzie jest tutaj, prawda, pospawana, ale to nie wpływa na pracę silnika. Właśnie wlepy to nie wpływa na pracę silnika, są już na sklepie. Przy okazji udało mi się też potężnym hurgotem S21 zepsuć schadzkę w Civicu 6. generacji, A także pojawiły się jakieś dzieci, które powiedziały, że to fajny polonez i nawet jeden z nich tam powiedział, że to polonez? Tak, to polonez. Dobre rozpoznawanie, ale i tak dobrze, że kojarzą w ogóle, że istniało coś takiego jak polonez. Także zanim przejdziemy do tego, dlaczego ten wóz jest idealnym pomnikiem PRL-u, na szybkości o historii, bo już opowiadałem wam co nieco o Warszawie i co jest bardzo ważne dla historii Warszawy, to, że PRL wyprodukował samochód, który był zbędny. Produkował samochód drogi, samochód niepotrzebny w biednej, powojennej Polsce, ale przede wszystkim był licencją radziecką, co było ważne ze względów politycznych, a po drugie był reprezentacyjny. Można było pokazać, że Polska produkuje swój porządny, potężny samochód. Dość szybko okazało się, że poza reprezentacyjnymi limuzynami dla oficjeli partyjnych trzeba by zrobić coś użytkowego jednak, coś, co się w ogóle obywatelom przyda do czegokolwiek. Więc już w 1955 roku, po 4 latach produkcji, wprowadzono pick-upa, a następnie w 1963 furgona. No i wreszcie w 1965 roku, kiedy Warszawa de facto była już przestarzała i powinna zostać wycofana z produkcji, ale z oczywistych względów, biedy i gospodarki centralnie planowanej, nikt nawet jeszcze nie myślał o wycofywaniu jej z produkcji, zaprezentowano na targach w Poznaniu Warszawę Kombi. I to był świetny pomysł, spóźniony zaledwie o 14 kurwa lat, bo faktycznie kombi było czymś, co było potrzebne, chociażby jako lekka karetka, czy ogólnie do różnego rodzaju zastosowań dla drobnych gospodarzy, drobnej gospodarki. Zaprojektowali to panowie Łukaszewicz i Cezary Nawrot, a zrobili to w dość prosty sposób, ponieważ najzwyczajniej w świecie przedłużono tutaj dach nad błotniki z sedanki i jeszcze wam zaraz pokażę, bo zrobiono to trochę widać, że chałupniczo i to był dobry plan. Nie powstało ich zbyt wiele, warianty silnikowe były takie same jak w standardowych Warszawach, natomiast zmieniono też zawieszenie i poszerzono ogumienie, czyli ten wóz miał większą nośność. No i właśnie tutaj przechodzimy do tego, dlaczego Warszawa, ta Warszawa Kombi jest idealnym pomnikiem PRL-u i tego, jakby jak powinna wyglądać Warszawa Kombi, która była w tym PRL-u użytkowana. To jest była karetka, która została przejęta w prywatne ręce, po czym w tych prywatnych rękach przez kilka dekad służyła do wożenia drewna, cegieł, kamieni i ogólnie wjeżdżania i przewożenia ciężkich ładunków i wjeżdżania w najgorszy syf, najgorsze gówno i tak dalej. I też przy okazji, co ona jeszcze pokazuje? Otóż ona pokazuje wszystkie patenty i chałupnicze naprawy, które były charakterystyczne dla PRL-u, dla gospodarki centralnie planowanej, w której brakowało wszystkiego. Nie można było sobie od tak kupić błotnika, od tak kupić części zamiennych, więc trzeba było sobie radzić. I ten wóz właśnie pokazuje, że jego właściciel sobie radził, żeby ten wóz dalej mógł pracować pomimo zużycia. Czyli na przykład charakterystyczny sposób naprawy błotników w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Z przodu widzimy, że błotnik był uzupełniany przez wklejanie żywicy z włóknami. Na przykład to jest charakterystyczna naprawa dla PRL-u. Tutaj zobaczcie, bo tutaj na łączeniu się rozpadł kawałek. No to na nity kawałek blaszki działa, zamalowane, jest git. Ogólnie cały wóz został, jak widać, przemalowany w kolor numer 2137, czyli taki, jaki akurat się spodobał dziadkowi i taki, jaki miał do płotu, bo ja widziałem u babci płot dokładnie w tym samym kolorze i myślę, że to jest farba do płotu. W połowie składa się z szpachli oraz kapitalistycznego wymysłu pianki montażowej, także jest idealny. Ja bym go absolutnie tak zostawił. Natomiast zanim przejdziemy do innych doskonałych patentów, to jeszcze opowiem wam o samej tej tutaj konstrukcji tego, jak zrobili właśnie kombiaka, bo powiedzmy, że już tam coś opowiedziałem wam kiedyś o Warszawie przy okazji mojej i poprzedniej Warszawy
A tu zajmijmy się tym, jak zrobiono kombi z tego. No jest doskonałe w tym, jak zrobiono kombi z Warszawy, jest to, że jak przystało na PRL, wykonano ten samochód według filozofii pyk, 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 jako tako i fajrant, czyli żeby było jak najtaniej. Zaraz wam pokażę. Otóż na przykład mamy tu takie genialne rozwiązanie stylistyczne. Ja myślę, że panowie Łukaszewicz, Nawrot, do których po prostu, których jako wspaniałych inżynierów ubóstwia ich każdy, kto po prostu pałuje się do polskiej wspaniałej motoryzacji, jako do wielkich inżynierów, no więc ci wielcy inżynierowie długo się głowili, rozważali, myśleli i stworzyli, zobaczcie, jakie genialne linie. Tu mamy pochodzące z garbuski i sedana, takie załamanie idące w dół, żeby linia tutaj schodziła w dół, no i żeby nie robić nowego, kurwa, elementu, to jest przełamanie, ta linia kończy się w tą stronę, ale tu już pojawia się rynienka dachowa, która w ogóle się nie zgrywa z tą linią. Tu się w ogóle nic nie zgrywa. Ta szyba też się nie zgrywa, bo tu mamy inny kąt, niż mamy go tutaj. I tak na zasadzie wygląda to, jakby ktoś to, kurwa, po prostu dokleił nadbudówkę w szopie. I to było fabryczne. To był wielki wyczyn polskich inżynierów. Doklejenie chałupnicze dłuższego dachu, w którym linie się nie zgrywają. Oczywiście uzasadnienie było bardzo proste. Chodziło o to, że tak było taniej niż zrobić całe nowe elementy tutaj z tyłu, nowe drzwi i tak dalej, bo taniej było montować dalej drzwi od sedana. Dzięki temu wygląda to jak gówno, a to nie jest i tak najgłupsze. Jeszcze głupsza jest kwestia klapy. No więc klapa jest dzielona. Podnosimy sobie tak, tutaj o, blokujemy i mamy turbo chujowy, wysoki próg załadunkowy. Zastanawiacie się, jak polscy wybitni inżynierowie poradzili sobie z tym problemem. Skoro klapa jest dzielona i otwiera się w dół, to na logikę ten element powinien powodować obniżenie progu załadunkowego. Otóż ni chuja! Chwila, muszę z tym powalczyć trochę. O! Proszę bardzo. Po otwarciu ukazuje nam się, ich oczom ukazał się las, a dokładniej ukazuje się pałąk usztywniający, który co lepsze tu jest już pogięty od sadzania dupą, który dalej utrudnia załadunek czegokolwiek. Nie wiem, jak tu ładowano nosze. Natomiast to, co tu się otwiera, to w teorii było do wyjmowania zestawu narzędzi i koła zapasowego. Tu sobie chłop, że tak powiem, obniżył podłogę, więc w efekcie mamy po prostu większy bagażnik przez tą przeróbkę, bo zaraz wam pokażę, jak to zostało przerobione, żeby była większa przestrzeń załadunkowa. Genialne jest też to, że dzięki temu już nie musiał wyjmować koła zapasowego, więc przerobił sobie zawiasy, tak że blokują się w takiej pozycji, a to powinno schodzić do płaskiego. No więc normalnie w Warszawie powinniśmy mieć na tej wysokości podłogę. Ale chłop stwierdził, że to wzmocnienie przechodzące tutaj jest, kurwa, zbędne. I je wyciął, dzięki czemu miał głębszą podłogę, pod którą tylko ma tutaj wsadzoną deskę oddzielającą to wszystko od baku. Przy okazji można zwrócić uwagę, jak wspaniale kilka razy ten wóz już był naprawiany i heftany. Tam coś jest pogięte. Kanapa, proszę państwa, się składa, ale składa się też w nieoczywisty sposób. To wam zaraz pokażę, bo to też to nie jest coś, co to jest takie na zasadzie bez wodki nie rozbierasz. I to jest genialny patent, ponieważ to była karetka, tu nie było kanapy. Więc pan, tuningując sobie ten wóz, żeby był lepszy do roboty, zrobił sobie sam składaną kanapę tak, żeby dłuższy bal drzewa mógł tu wejść. No i zobaczcie, jak to zrobił, bo to jest genialne. Tutaj dołożył sobie taki pręt mocujący, do którego przykręcił zawiasy. I co jest najlepsze? Te zawiasy zazwyczaj w polonezach i innych tego typu pojazdach występowały u dołu. I zobaczcie, co się tu kryje pod szmatką. Pod szmatką kryją się plecy od kanapy. I to od kanapy poloneza Borewicza chyba, albo Karo, ale jakimś dziwnym cudem niedzielonej, lub ją skręcił ze sobą, żeby się nie dzieliła.
Tak, to będzie jakiś Borewicz najprawdopodobniej, bo jest niedzielony. I teraz zapytacie, jak to się kurwa trzyma w powietrzu? Otóż to rozwiązanie też jest genialne, ponieważ w celu utrzymania tej kanapy w powietrzu mamy tutaj taki paseczek i zobaczcie, ten paseczek jest mocowany do przykręconego tutaj, być może nawet oryginalnego, choć podejrzewam, że nie, wieszaka na czapkę czy tam garnitur. Genialne, naprawdę genialne. I co jeszcze fajniejsze, dół kanapy chyba jest normalnie z Warszawy, a oparcie jest z Poloneza. No i wszystko zostało przykryte kocami, żeby się, prawda, ładnie designersko komponowało z resztą samochodu. No i tak trzeba było sobie radzić w PRL-u. Ja osobiście uważam, że to jest rozwiązanie genialne. I ta Warszawa jest 14 razy lepsza niż jakakolwiek wyremontowana Warszawa. O tak powinna wyglądać Warszawa. Co jest jeszcze ważne, to to, że akurat nie tutaj, bo to była karetka, ale Warszawy, co do zasady, jeśli udało się uzyskać przydział, miały w pakiecie bagażnik dachowy, czyli taki fajną rzecz, bonusik. A skoro o bonusach mowa, ja mam do przypomnienia wam o jeszcze jednym bonusie. Mianowicie, zazwyczaj na auto potrzebujecie OC lub AC, więc warto sobie sprawdzić oferty różnych ubezpieczycieli, a to możecie zrobić szybko i wygodnie za pomocą porównywareczki, którą macie w opisie i tam możecie od razu zobaczyć, wybrać korzystną ofertę, a szanse na to, że ta oferta będzie korzystna, są duże, zwłaszcza, że dwa razy możecie dostać po 150 cashbacku, czyli 150 zł zwrotu i co więcej, za każdym razem jak skorzystacie, to dostaniecie link polecający, który jak wyślecie dalej, to jeśli ktoś skorzysta, dostajecie 50 zł, tak aż do 2000 zł, także warto sobie skorzystać, zwłaszcza, że to prawdziwe pieniądze, są na to potwierdzenia przelewów. Oczywiście wybór należy do was, link w opisie, lecimy dalej z odcinkiem. Chodźcie, pooglądamy dalej patenty, które są naprawdę dobre, genialne i fajne w tej Warszawie. I ogólnie niesamowite jest to, jak po prostu PRL i brak różnych rzeczy generował, a raczej budził kreatywność w ludziach. Na przykład tutaj pan sobie bardzo mocno zmodernizował tą Warszawę, tę Warszawę, ponieważ zobaczcie, tutaj musicie zobaczyć, że coś jest zaspawane, przyspawane. Otóż pan sobie ją przerobił na wybieranie biegów w podłodze. Ewidentnie coś tu było przerabiane i trafiła tutaj skrzynia z wybieraniem biegów w podłodze. Wygląda na to, że nawet gałkę sobie kustomizował, bo napisy na niej wyglądają jak zrobione ręcznie. I to jest dobre, bo to jest dużo fajniejsze niż te biegi przy kierownicy, które się pierdoliły, nie działały i ogólnie były niewygodne. Zresztą to nie jedyna modernizacja. Zaraz zobaczymy sobie pod machą tą modernizację. No więc pan postanowił sobie tutaj pod maską ułatwić życie. Na przykład w mojej Warszawie maska trzyma się na sprężynach tych tutaj. Widocznie się zużyły, jak to w samochodzie roboczym, więc najprawdopodobniej dorobił sobie bardzo ładnie pałąk tam chytany, żeby maska się trzymała. Ale to nie jest jedyna modernizacja, bo zobaczcie, choć to jest wóz bodajże z 70 roku, czyli chyba jeszcze nie z czasów, kiedy montowano fiatowskie elementy. Tutaj mamy, zobaczcie, z deczka przerobiony dekiel filtra powietrza pochodzący z dużego Fiata, tutaj pewnie akurat z Żuka i do tego gaźnik dużego Fiata Weber, bardziej bezobsługowy, bardziej bezawaryjny, z lepszym dostępem do części. Pierwsza modernizacja, bardzo mądra, bardzo sensowna i przydatna. Podobnie ze zbiorniczkiem wyrównawczym, jest to zbiornik wyrównawczy pochodzący z dużego Fiata. I dalej, to nie jedyna modyfikacja. Otóż oryginalnie w Warszawie spryskiwacz trzeba było pompować jak zwierzę. Natomiast pan zastosował sobie, zobaczcie, pompkę spryskiwacza, podejrzewam, że też z dużego Fiata, z taką oto mocowaną tutaj plastikową buteleczką, a włącza się to wszystko specjalnym taktycznym włącznikiem tu. O, w tą stronę jest pompka, a w tą jest światło wsteczne, ponieważ światło wsteczne też zostało dołożone, bo oryginalnie go tu
nie było. Także w dużym skrócie ten samochód to jest taki pomnik kreatywności właścicieli samochodów w PRL-u i tego, jak trzeba było sobie radzić w PRL-u, więc moim zdaniem powinien zostać tak, jak jest, bo jest po prostu pomnikiem PRL-u, pomnikiem polskiej kreatywności, jest, kurwa, doskonały. No dobra, teraz jedziemy się przejechać, ponieważ najpiękniejsze w tym wozie jest to, że on po tych wszystkich własnoręcznych modyfikacjach nadal jest jezdnym i to przyjemnym w jeździe samochodem. Co jest w ogóle charakterystyczne dla Warszawy, że ona praktycznie zawsze była przyjemnym w jeździe wozem. No ale jakby nie patrzeć, w końcu to limuzyna dla komunistycznych oficjeli. Co prawda tutaj ten patyczek od lodów, od wybierania kierunkowskazów troszkę się rozpada. I oczywiście jeszcze jest deszcz, a naprawialiśmy zapłon przez godzinę. O, kurwa, szyba mi wypada. Więc mam nadzieję, że teraz ten zapłon się nie spierdoli. Ciekawe, czy wycieraczki działają i pod którym są w ogóle. Kurwa mać, żebym jeszcze wiedział, pod którym są wycieraczki. Czyli no to jest zapalniczka, tak? Kurwa mać, gdzie tu są wycieraczki? To jest jakaś linka ewidentnie. To jest sanie. Gdzie Warszawa ma wycieraczki? No nic. This is how I die. No ale wracając. Pomimo tego, że ten wóz jest turbo zdrutowany, w sensie ma jakiś milion patentów. Nie wiem, kurwa, gdzie tu się w ogóle włącza wycieraczki. Tu są jakieś wklejone kliny w tą przednią szybę. To nim się nadal bardzo przyjemnie jeździ. To nadal jest wygodny wóz. To jest wóz, który jako tako się prowadzi. Reaguje. No oczywiście hamulce to są spowalniacze, ale w każdej, kurwa, Warszawie hamulce to były spowalniacze. Więc nie ma czemu się dziwić. Także ja osobiście jestem pod wrażeniem. No wóz, który jest od 50 lat prawie że non-stop w użyciu, naprawiany tym, co było pod ręką, i on dalej jeździ. I to nie tak jeździ, że myślisz, że ma ochotę cię zaraz zabić, tylko jeździ zupełnie przyzwoicie. Także moim skromnym zdaniem wspaniała sprawa. I to jest właśnie dziedzictwo czasów PRL-u, które należy zachować, czyli kreatywność ludzi, którzy byli w stanie te wozy utrzymywać przy życiu. Bo taka Warszawa zrobiona na ideał, żeby była jak wyjechała z fabryki, to nudne, bo ona nie pokazuje prawdziwej historii, tego jak wyglądały te samochody naprawdę. Te samochody naprawdę wyglądały właśnie tak i takie powinno się zachowywać na żółtych blachach, żeby je pokazywać po prostu potomnym. Bo to jest autentyczne doświadczenie wozu z PRL-u, a nie, kurwa, klasyczka z muzeum. Widać swoją drogą, że autor tych wszystkich napraw i modyfikacji może nie trzymał się muzealnych standardów, ale naprawdę wiedział, co robi. Po prostu chłop wiedział, co robi, żeby to działało. No, także podsumowując, wspaniała jest ta Warszawa kombi. Sama w sobie modyfikacja Warszawy na kombi była bardzo mądra, aż spóźniona i zrobiona na odpierdol. No i co? I to tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o jedynie słusznej porównywareczce w opisie. I do zobaczenia w kolejnym.